Dzień dobry, proszę Państwa. To jest drugi odcinek z Mielna i prawdopodobnie to już jest ostatni odcinek z Mielna. Dzisiaj zajmiemy się tutejszymi kebabami. Będzie ciekawie, bo zrobiliśmy sobie już mały spacerek tutaj wczoraj. Taki rozpoznawczy, zobaczyć co się dzieje i dzieje się grubo. Pierwszy w Mielnie kraftowy kebab baraniowołowy oraz drobiowy z najwyższej jakości mięsa własnej produkcji. Uwaga! Nasz najlepszy szaszłyk turecki, Adana Kebab baraniowołowy, podajemy z syropem z granata. Spróbuj wyjątkowego połączenia tych smaków. Dosłownie rozpływa się w ustach. Zapraszamy na soczysty i nieprawdopodobnie smaczny kebab kraftowy, przygotowany specjalnie dla Ciebie według oryginalnego tureckiego przepisu. Czegoś tak wyjątkowego jeszcze nie jadłeś. Nasz kebab kraftowy to istne niebo w gębie. Kraftowy kebab turecki. Zawsze smaczny, zawsze tani, zawsze świeży. No to zapraszam. Poproszę małą pitę, mieszane mięso, mieszany sos. To zielone to kraftowe, tak? Tak się prezentuje jedyny oryginalny, kraftowy, samorobiony, rozpływający się w ustach kebab w Mielnie i koszt takiej małej rolki to jest 29 zł. Ile? 29 zł, stary. Umówmy się, klient, który sobie tu przechodzi i nie wiem, nie zna się na tym, albo no nie wiem, nie gustuje w kebabach, nie jeździ, nie sprawdza kebabów, nie je kebabów na co dzień, słyszy takie coś i no nie wiem, czy zauważy, że to jest zwykła podła kula. Może zauważy, wiadomo, my to widzimy od razu i jeszcze tak jak zauważyłem. I jeszcze tak jak zauważyłeś, ta kula jest naprawdę, ma takie odcienie zielone. Jak kameleon. Dziwnie to wygląda. Jeszcze dodatkowo mam wrażenie, że ta kulka, która się tam kręciła, to jeszcze się nie odmroziła do końca. Dziwna była. Wyglądała na obślizgłą. Nie wiem naprawdę, jak można mówić klientom, że to jest kraftowy, samorobiony, super turecki kebab, jak to przecież na pierwszy rzut oka jest kula. Kula Dracula. Znaczy okej, może oni sami robią tą kulę, nie wiem, ale no, to jest kula. To śmierdzi pasztetem. Powąchaj. W ogóle to taką ma... niemiłą konsystencję. Kwaśna jest ta kula, kwaśna. Zobacz to. To jest kurczak, proszę Państwa. Według mnie on delikatnie jest surowy. Widzisz to? Mm-hmm. Tragicznie to wygląda. Wygląda i zapowiada się to tragicznie, mimo tych wielkich zachęt i promocji się megafonem. No i nie mówiąc już w ogóle o cenie. 30 zł za zwykłego kulsona, za małą tortillę, bo to już widać co to jest. Bardziej czuję kurczaka niż tą kulę. Ta kula w ogóle jest niewyrazista, taka jakby jej tu wcale nie było, bo ona gdzieś ginie pod zębem razem z tą sałatą tutaj. Pikantny gdzieś tam naprawdę na końcu, lekko smyra, delikatnie. Obrzydził mnie ten kurczak, którego wyjąłem. Surowy kurczak. I jak to jem, to mam wrażenie, że czuję takie żelkowe momenty i to jest chyba właśnie ten kurczak, lekko surowy, znaczy lekko surowy. No, no wiadomo, że to nie jest surowe, surowe, ale no tak jak widzicie, to jest niedopieczony kurczak. Szczerze mówiąc, boję się tego jeść. W ogóle jestem w szoku, jak można tak gadać, nie? Zwykła, najbardziej pospolita kula pasztetula. To jest po prostu pasztet. Nie wiem, może robią to sami, może rzeczywiście jest trochę racji w tym co usłyszeliśmy w megafonie. Okej, robią to sami, ale to co to ma wspólnego z kraftowym kebabem? No, żelki czuję. Sosy są bardzo delikatne, są wodniste. Ostrego praktycznie w ogóle nie czuć. Jedyne z takich kraftowych, dobrych kebabów, co tutaj jest, to warzywa. Jest sałata lodowa, jest pomidor, jest cebula i to jest wszystko. Więc warzywa mamy rodem z Efesa, wiesz co chodzi. No ale szczerze, mnie jako klient wkurza, delikatnie mówiąc, coś takiego, że jestem zwabiony. Kraftowy, jedyny kebab, wołowo-barani, przecież to jest najzwyklejsza kula. Plus lekko surowawy kurczak. Dla mnie to jest kebab z kam. Jeszcze 30 zł za coś takiego płacisz. To jest kebab na dwa razy. Pierwszy i ostatni raz. Maksymalnie. Co ciekawe, oni na tej ulicy mają jeszcze drugi lokal tutaj. Tylko, że my jesteśmy tutaj pod koniec maja, więc jeszcze sezon nie trwa w pełni. Jest czynny tylko jeden punkt. Podejrzewam, że tu jest tyle ludzi w sezonie, że właśnie dlatego są dwa punkty i to idzie. Ja myślę, że to po prostu jest czyhanie na takiego klienta, który wraca z plaży, już jest lekko, wiesz, podchmielony. I zapcha się takim kebabem i tyle, ale na trzeźwo, no smakuje to bardzo, bardzo źle. Bafra przy tym, stary, to jest dobry kebab. Tak wam powiem. O, proszę. Nawet i Grosicki. To jest gorsze. To jest chyba kwintesencja takiego kebaba nadmorskiego, czyhającego po prostu na tego turystę, na jednorazową sprzedaż, tylko napędzaną takim ciągłym, ciągłym ruchem i tyle. Gdzie to do Turcji? Gdzie to jest tureckie? Gdzie to jest kraftowe? Co to jest? 30 zł, stary. To moim zdaniem jest po prostu kebab z kam. Kebabowe dziadostwo, o tak. Zapraszam cię, no jakby mam nadzieję, że czujesz się zachęcony, tak, do tego testu.
pierwszej kolejności, czemu to się nazywa prawdziwy turecki kebab, jak on jest zalany tak czasami, jak zwykłe takie, nazywajmy to, polskie fast foodowe kebaby. No, kompletnie tutaj nie czuć nawet smaku za specjalnie tych wszystkich produktów. Ten łagodny jest rzeczywiście mega wodnisty, a ten ostry kompletnie go nie czuję. Szczerze ci powiem, że nawet nie mam tego kurczaka tutaj, a ta kula, jak ją nagrywałem, to już mnie odraziła. No, taka szaro-zielona, ona zachowuje się jak kameleon, zmienia swoje kolory. No, nic ciekawego i jeszcze specjalnie zapytałem, czy to mięso zielone jest kraftowym? Pan powiedział tak. Jedno i drugie kraftowe. Tutaj. Proszę, czy możemy zobaczyć skład tego mięsa wołowo-baraniego? Baranio-wołowina. Ale możemy zobaczyć skład? To jest mieszane mięso. Baranio-wołowina i jeszcze jedno kurczę. Tak, ale czy macie skład gdzieś, żeby do produktu miał klient? Czy... Mamy. Te 30 zł za takiego kebaba, to powinno tutaj kosztować, ja wiem, 18. Na pewno ta reklama z tego megafonu, która tutaj wybrzmiewa prawie na całe Mielno. Przecież gdzie to jest najlepszy kebab, gdzie to jest jakiś kraftowy kebab, gdzie to jest jakiś turecki, rzemieślniczy. Jeszcze prawdopodobnie, jeśli znajdą tą etykietę i ją przyniosą, to to będzie, wiesz, z jakiejś hurtowni po prostu mięsa. No tak. Z taką naklejką. To... Nie, ja nigdy o to nie pytam, bo ja wiem zawsze, że to są kule i ja nawet za bardzo mnie to nie obchodzi, wiesz. Ale jeśli mówią mi, że to jest kraftowe, że niebo w głębie, że najlepszy, no to fajnie by było zerknąć na ten skład. Niestety taka wizyta tutaj za 30 zł, no już wcześniejszy odcinek pokazał, że można zjeść nad morzem za 30 zł smaczną rybę z frytką, z kapustką i być zadowolonym na taki kebab. W międzyczasie pan przyniósł nam herbatkę. Jakby panowie są bardzo mili, nie mam nic do nich, żadnych zarzutów. Chodzi tylko o tą reklamę, no stary, no. Mnóstwo ludzi jakby nie je kebabów na co dzień i się tym nie interesuje. Jak oni to usłyszą, to pomyślą sobie, że zjedli naprawdę coś wyjątkowego i że tak smakuje kebab, a tak nie smakuje kebab, po prostu. Tu patrz, coś zrywają. Zawsze smaczny. Słuchajcie, zapytałem, czy udało się znaleźć ten skład. Niestety się nie udało, teraz składu nie ma. Może trzeba zadzwonić do szefa. Coś takiego usłyszałem. Średnio też z panami tutaj na miejscu można się dogadać, bo słabo rozmawiają po polsku. Jest to dla mnie totalnie zrozumiałe, nie mam do nich żadnych pretensji. Byli mili i obsłużyli mnie normalnie po prostu. Ale jak słyszę, że coś jest kraftowe, że coś jest super, że coś się rozpływa w ustach i jest to reklamowane... No nie wiem, jak to powiedzieć nawet, no. Ja wiem, że oni mogą powiedzieć, że robią sami tą kulę i wtedy ona jest kraftowa, jasne. Dla mnie to był zwykły, kulowy kebab, który naprawdę z całym szacunkiem do Bafry, z całym szacunkiem do Grosika i tak dalej, te kebaby, które wymieniłem, zjadają to coś, a to kosztowało 30 zł i jest reklamowane jako coś, czym do końca, moim zdaniem, nie jest. W ogóle na wyjściu panowie zaczęli zrywać tą folię, jakby tak, to logo. Tak, to dokładnie ta reklama była. Nie wiem, o co tutaj chodzi, moja ocena tego kebaba jest bardzo, bardzo słaba, nigdy więcej. Przed nami kolejne miejsce, kolejny kebab. Mam nadzieję, mimo niesmaku po pierwszym, że jednak uda nam się tutaj zjeść coś dobrego, znaczy dobrego kebaba. Istanbul Mini się to nazywa i nie tylko jest tu kebab, ale my skupimy się właśnie na tym daniu. Zapraszam serdecznie. Poproszę pitę małą, znaczy to rolo pita. Mięso jakie mamy? Dobra, no to wołowinka, sos mieszany. Czekamy na tego Istanbula, tutaj ponownie jakby banery informują nas o tym, że jest to oryginalny turecki kebab. Ja w międzyczasie zamówię kolejnego, trzeciego kebsa z lokalu Salsa Kebab Mielno. W ogóle polecało nam sporo osób go. Polecali nam go widzowie, których tutaj spotkaliśmy, a on się zamyka za 40 minut, więc wolę zadzwonić i go zamówić z odbiorem, może po prostu tak zróbmy. Żeby go, wiesz, nie przegapić. Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę. Pomyślało 100 osób, wiesz co chodzi. Teraz parę osób podeszło do nas po fotę i tutaj chyba, nie wiem, właścicielka albo ktoś, kto pracuje w tym Istanbule, robili sobie z nami zdjęcia. Chyba nie wiedzą do końca, o co chodzi, ale zrobili, bo inni robili, wiesz. tak to wyglądało. Efekt kuli śnieżnej. I czekamy na kebaba cały czas. Słuchajcie, dostaliśmy kebaba, ale jestem pewien, że to jest robione pod kamerę, więc od razu dzwonię do Malana, żeby przyszedł tutaj i zamówił to samo. To waży z kilogram. Jest tak nabite, że naprawdę, no, to jest gigarollo, a nie mała pita za 27 zł. Dzwonię do Malana, niech to ogarnie. Siemano, siema. Jest prośba. Tutaj, no. Gdzie siedzieliśmy wczoraj, co zupkę jadłem, no. Tu był taki kebab obok. No był. Potrzebowałbym, żebyś przyszedł i zamówił małą pitę w miarę szybko, bo dostałem normalnie kilogram, nie? Za 27 zł. Dobra, tylko nie zakładaj koszulki Mala, ubierz się normalnie. Tak jest. I może bluzę załóż, bo masz tatuaż, który pokazaliśmy niechcący.
mała pita, mięso jest jedno, więc mała pita, mieszany sos po prostu. Dobra. Gigantus to jest. Stary. Mógłby wziąć jeszcze wagę, ale no już nie będziemy teraz czekać na wagę, bo mamy chwilę na kemping. Zresztą myślę, że to będzie widać. Jeśli ten kebab normalnie tak tu nie wygląda dla zwykłego klienta, nazwijmy to, no to od razu go zauważymy, bez ważenia tego. To jest duże, nie? 27 zł, więc 2 zł mniej niż w tym oryginalnym tureckim kebabie, rozpływającym się w ustach, samorobionym kraftowym. Rozmiar, nie wiem, no myślę, że 3 razy tyle to waży, co tamten. I rzeczywiście jest tu coś w rodzaju pity, ale to też nie jest taka ta zwykła chyba pita. Pierwszy gryz taki bezpieczny, no większość to ta pita. Z warzyw kapusta czerwona, ale jest też pomidor, jest też ogórek. Sosy lekko słodkie i przede wszystkim nie są taką wodą. Są dosyć gęste. Sałata też jest, tu jest wszystko, stary. No proszę. Kula nie wyglądała dobrze, ale też nie wyglądała tragicznie w sumie, bo była mocno przypieczona, a dla kuli to jest naprawdę dobrze. Dobrze robi to kuli, takie coś. Konsystencja taka bardziej krucha niż żelkowata, niż gumowa, więc na plus dla tego kepsa. No jestem bardzo ciekaw, co dostanie Mualan, no bo ciężko mi to oceniać, bo jeśli to rzeczywiście jest taki regularny kebab za 27 zł, no to uważam, że nawet jeśli ma się bardzo ochotę na kebaba będąc w Mielnie, to warto go czasami sobie złapać, bo zbliża cię to do kebaba po prostu. Mhm. Wiadomo, z kraftem czy z tymi wszystkimi kebabami premium nie ma to nic wspólnego, jest to nadal kula, ale mam wrażenie, że nie jest najgorsza. Nie jest żelką, ząb nie odbija, nie mieli się tego jakoś długo w paszczy. Sos ostry jest lekko wyczuwalny, wiadomo, że dla mnie to jest mało, ale jednak jest. No i te warzywa, tutaj ty będziesz zadowolony z tego, bo oprócz kapusty masz też ogórka, to jest wszystko, nie? To jest po prostu mix. Nie jest to złe, jest to o 3 levele wyżej niż ten pierwszy kebab. Przede wszystkim tutaj nie ma żadnego nagabywania tym kraftem, tym nie wiadomo czym. Ale nie no, jest nagabywanie oryginalny turecki, nie? No ale nie tak z megafonu właśnie. No da. Im dłużej się to je, tym bardziej ten pasztet czuć, ale jedliśmy nieraz gorsze, naprawdę. Jest to do zjedzenia, jest to nadal średniak, ale da się to zjeść i za 27 zł, jeśli to jest normalna porcja, to jest bardzo duże. To wygląda na taki kebab, z którym naprawdę można się zatracić delikatnie. Poza kamerą przystąpiłem tu do mojej konsumpcji i się ubrudziłem. No powiem wam, że po pierwszym gryzie nie narzuca się jakiś taki chamski posmak takiego po prostu taniego kebaba. Jest tu dużo warzyw, dużo tego mięsa, no i mnie to przede wszystkim urzekła ta wielkość. A czy daliśmy się zrobić w bambuko i pod kamerę takiego zrobili? No to zaraz się przekonamy. Dla mnie jak najbardziej kebab do zaakceptowania. Jest nie tylko sama kapusta, bo jest oczywiście czerwona, ale też inne warzywa. Sporo mięsa. Sosy nie są przesadzone. Nie ma tutaj takiej kałuży tego sosu, że zabija wszystkie inne smaki. Jak najbardziej okej. To samo, co ty mówiłeś. Jeśli rzeczywiście się okaże, że takiego wielkoluda dostajemy za 27 zł, uważam wtedy, że w Mielnie można sobie na takiego pozwolić. Nie wiem, czy dobrze widziałem, że można wziąć jeszcze wersję z serem, może i frytką, bo tam były jakieś frytki. Więc jeśli takiego komboska sobie złożycie, to żyć nie umierać. Tak, takie dodatki to kulce dobrze robią. Mhm. Kolejny kebab w międzyczasie, bo Mualan chwilę ma spacerku do tamtego, więc jeszcze czekamy. Jest to salsa, czyli kebab polecany przez was, przez tubylców ogólnie. Dzień dobry. Poproszę małe rolo. Mięso... mieszany, a mięso mamy jedno już? Tylko cielęcina. Cielęcina, dobra. No to niech będzie. W międzyczasie, jak czekamy na kebsa, spróbujmy swoich sił, proszę państwa. Zobaczymy, czy rzeczywiście to prawda, że kebab to jest siła. Dawno tego nie robili im tej. Tak. To coś wydawało mi się, że lekko buchnąłeś. Ja mam problem, że ja miałem połamaną tą rękę, wiesz o co chodzi? Słaby? No zabrakło tam ilu? 60 do rekordu. My jesteśmy już z kebabem z salsy, mam złą wiadomość. Mualan właśnie do mnie dzwonił, ten Istanbul kebab został zamknięty. Nie sprawdzimy tego już, bo jutro rano, z samego rana w zasadzie stąd wyjeżdżamy, więc to pozostawiam wam. Jeśli byliście klientami tego kebaba i zauważyliście, że on był większy niż normalnie, no to wiadomo o co chodzi. A jeśli był normalny, no to props dla nich, bo za 27 zł naprawdę było tam dosyć solidnie. Mualan został wysłany już po kolejnego kebaba, jest to kebab Amaira i on go zamówi, to już będzie taki incognito po prostu. I został nam jeszcze harem do sprawdzenia. Kurde, no wita mnie tu mocna porcja kuli. To jest podobno, proszę państwa, cielęcina. 29 zł, czyli cofamy się do tej ceny z oryginalnego tureckiego, kraftowego, samorobionego, rozpływającego się w ustach kebaba pierwszego. Sprawdźmy to, no sporo tej kulki, to jest podobno cielęcina, ten. Ogólnie no co, tortilka, makróweczka tak zwana. Ta cielęca kula mam wrażenie, że jest właśnie bardziej miękka. Jest to kruche, nie jest to ciągnące się, to znowu nie jest żelka. Mam wrażenie, że to w ogóle może być to samo mięso, co w tym Istanbule. Spoko nawet jest ta kula, bo nie jest gumowa. Przypieczona jest?
przypieczula. Nie jest to najgorsze, ale jak na razie nie czuję w ogóle żadnego sosu. No sosy tutaj to był gotowiec, to było nawet widać po tym, co tam stało. Cała plejada Fanexa. Jeśli chodzi o warzywa, jest dokładnie to samo, co w Istanbule. Mam wrażenie, że w ogóle to jest to samo, tylko że tam to było w picie i miało inne, lepsze sosy. Więc tutaj z miejsca wygrywa dla mnie Istanbul, bo było 2 złote tańszy, była pita, którą bardziej szanuję, bardziej lubię od tortilki. Ale ogólnie, jak ktoś lubi tortille i dostanie takiego kepsa, wiadomo, to jest nadal dużo za kebaba takiego, te 29 zł, ale ta kulka to mięso nie odrzuca. Mam wrażenie, że to jest coś lepszego niż taka tradycyjna kula. Minimalnie lepszego. Nie odrzuca to, mimo że tego mięsa jest tu sporo. Mielno, nie licząc tej pierwszej wpadki, pierwszego kebaba, wypada chyba lepiej niż Władysławowo jak na razie. Aż tak sięgasz głęboko pamięcią? Tam pamiętam, że skam na skamie był. Pamiętam te budki takie, co w nich były, zapiekanki, placki ziemniaczane, kebab, chińszczyzna, wiesz, wszystko. No nie, tutaj radzą sobie chyba troszeczkę lepiej. Nadal tutaj nie szukajmy uniesień, proszę was, w tych kebabach, to są zwykłe zapchaj dziurkowe kebaby. Ale plus, że ta kula nie jest takim typowym pasztetem. Jak na razie najgorszy był pierwszy, a 2 kolejne, czyli Istanbul i salsa, no to już zależy, czy wolicie pitę, czy tortille. Ja wolę pitę, więc analogicznie poszedłbym do Istanbula. Nigdy bym się nie spodziewał, że nasza praca zaprowadzi nas na plażę przy zachodzie słońca do konsumowania wspólnego kebaba. Dziękujemy wam, że oglądacie te materiały. Tutaj przy pierwszym kęsie jakieś mam wrażenie takiego bardziej mięsnego kebaba. Jakoś to mięso tak bardziej tutaj wybija się. Dokładnie te same warzywa, które w kebabie wcześniej, ale tutaj mniej pikantny jest ten ostry sos niestety. Ta kulka, myślałem, że będzie dużo gorsza, ale to nie jest taka kula, która wali stęchlizną, więc jest to jak najbardziej do zjedzenia. Tak jak powiedziałeś, tutaj ten placek właśnie się różni między tym Istanbulem. No i tak naprawdę wybór należy do was, ale to nie jest zły kebab. Wiadomo, kebab nie jest zły jak na Mielno, ale gdybyśmy takiego dostali w Warszawie, no to nie wiem, czy ponownie byśmy na niego wrócili. No raczej tutaj jest liga takich kebabów, po prostu przyjdź, zjedz i zapomnij. Tak bym to określił. Mam złe wieści, bo kebab, po którego właśnie poszedł Mualan, ten drugi, również jest zamknięty, mimo że w Google'ach widnieje jako czynny. No jeszcze nie ma sezonu, więc to wszystko działa tak jak chce chyba po prostu. Ale został nam jeden, harem. Mamy do niego pół godziny z buta tutaj z plaży, więc idziemy tam. Widziałem w necie, że to mięso wygląda po prostu dobrze. To nie jest kula, to wygląda lepiej, więc sprawdźmy harem. Pocieszyłeś, bratku? No bo, no wiadomo, te kule nie były też jakieś tutaj odrzucające poza tą pierwszą. No ale może znajdziemy, no może nie perełkę, ale coś, no co warto rzeczywiście w Mielnie się wybrać. Idziemy obok znowu tego pierwszego kebaba, już nie będę nic więcej mówił i mówiłem wam, że zrywają reklamę. Teraz jest jeszcze lepsza. Krawcina 100%, nie? Ajajaj. Jeszcze kurde, tyle afer było ostatnio, nawet w telewizorze gadali, że te kebaby kłamią i tak dalej i nadal jest takie coś. Jesteśmy właśnie pod haremem, Mualan już tu był wcześniej, bo miał bliżej i mamy kebaba od niego. Co mi o nim powiesz? Baraninka, sos mieszany, na cienkim, mały. Pójdziemy zamówić my jako my, normalnie z kamerą i porównamy sobie te kebaby. Już je zmierzymy na kamperze, bo mamy blisko do kempingu. Tubylcy polecali mocno ten harem i tak samo tą salsę. Co mamy? Wieprzowinę. Czyli to jest wieprzowina to, co się tam kręci. Dobra, to jakieś małe rolo, małą pita, coś takiego, mieszany sosik. Mam już kebabika, niestety pan nie przyjął ode mnie pieniędzy, no bywa i tak, dziękujemy bardzo, jestem bardzo wdzięczny oczywiście, ale recenzja jest recenzja u nas i raczej lokale, restauratorzy to wiedzą, więc my się przekupić za kebabika nie damy, ale jest to oczywiście bardzo miłe. Nie wiem, co jest nie tak z Mualanem, bo on powiedział, że to jest baranina, nam powiedzieli, że to jest wieprzowina, ich własnoręczna robota podobno, więc nie wiem, zaraz sobie z nim pogadamy. Powiedziałem, że chce mięso mieszane, powiedział, że jest baranina. To będzie dobre, ludzi. Dobra, doszliśmy do tego, jest to wieprzowina, tak jak mówił nam pan w kebabie. To jest kebab zamówiony przeze mnie i tutaj jest kebab zamówiony przez Mualana. Myślę, że są podobne wagowo, ale sprawdźmy to. Ważymy kebaba Mualana, 495 gramów i nasz kebabik 492. Dobra, czyli mamy to samo totalnie. Czyli tutaj dają porówno, fajnie. Kebab wieprzowy, czy to jest kebab, który ja wybieram? No nie do końca, ale to nie musi być wcale złe. Myślę, że nawet jakby nie powiedzieli, że to jest wieprzowina, to moglibyśmy pomyśleć, że to jest wołowina, no bo to mięso wygląda bardzo podobnie na tym donerze. Tortilla niestety, no już to widzę, że tortilla. A, i cena, 29 zł. Czyli tyle tak naprawdę, co wszędzie. No 27 kosztował ten Istanbul, on był najtańszy. Tu mamy w końcu do czynienia, można chyba powiedzieć, że z kraftem, no. Jeśli chodzi o mięso. Pierwszy kęs jest trochę dziwny, taki mocno czuć curry, ale to pewnie ze względu na ten sos, bo tutaj były dawane 3 sosy do tego. Czerwony, biały i taki żółty, pomarańczowy, czyli to pewnie jest ten curry właśnie. A jak to mięso, powiem ci, no trochę suchawe, to trochę smakuje jak jakaś kuchnia indyjska. Pikantności nie czuję w ogóle póki co. Mięsa jest sporo, uważam, że jest solidna porcja, uczciwa, no ale to mięso wieprzowe, kurde, ono nie jest miękkie. Ono, ja wiem, że często gadam, że lubię przypieczone mięso, które nie jest miękkie, ale tutaj jakby czuć, że trzeba to dłużej pożuć. I myślę, że to jest właśnie ten element tutaj tej wieprzowiny, że
ona się tym charakteryzuje. Nie do końca mi siedzi to przyprawienie. Czuję się, jakbym zamówił rollo z jakiejś indyjskiej knajpy. Z tego, co mówił pan, oni na co dzień też mają kurczaka swojego własnego, więc może ten kurczak, do wyboru też była kula w ogóle dziwne, 3 rodzaje mięsa. Kula i 2 krafty, wieprzowina i kurczak. Nie siedzi mi ten kebab smakowo i przez to, że to mięso trzeba dosyć długo żuć. Wieprzowina w kebabie, nie wiem, czy to jest do końca dobry pomysł. Czasem się zdarza, że ta wieprzowina pasuje, ale to chyba nie tym razem. Kebab. Może jakby z kurczakiem to zmieszał, to lepiej by się działo. Jest tu wyczuwalny aromat w tym mięsie przyprawy takiej orientalnej. Bardziej mam wrażenie, jakbym jadł takiego pociętego kotleta. Rzeczywiście tutaj robi się taka wielka kula mięsna, którą dosyć mocno trzeba pogryźć. To mięso, mimo że jest ścinane z tego donera, nie jest takie delikatne, nie rozpada się. No i to jest pewnego rodzaju problem. Podobnie nie ma żadnej ostrości. Dziwne są te sosy w ogóle. Ten czerwony, pikantny był tu strasznie ciemny, co trochę mi narzuciło to, że będzie on naprawdę ostry. Kompletnie tutaj żadnej ostrości nie czuć. Nie wiem szczerze, czy na pierwszym miejscu bym go dał z dzisiejszych kebabów. Raczej nie. Wydaje mi się, że jeśli lubicie kebaby w tortilli, no to ten przedostatni, który jedliśmy na plaży, wam wejdzie. No i ten Istanbul też był całkiem niezły, ale no to tak naprawdę z wybieraniem między gorszym złem. Tak naprawdę to nie są żadne smaczne kebaby, które rzeczywiście możemy tutaj z czystym sumieniem polecić, jeśli będziecie w Mielnie. Kurczę, no myślałem, że będzie coś lepszego, jak zobaczyłem to mięso w necie, bo nawet w necie patrzyłem, no zawsze patrzę mniej więcej na co się piszemy, to mięso wyglądało bardzo ładnie i nawet wam mówiłem wcześniej, że idziemy chyba do jakiegoś fajnego kebaba. Jeśli lubicie kebaby z wieprzowiną, to pewnie wam to będzie smakowało. Ja jakimś specjalnym fanem nie jestem. Podsumowując ten odcinek, chyba powiem jedno. Jak w Mielnie, to chyba rybka.